Dziś pokażę Wam, jak zrobić domowy syrop na kaszel mokry z rozmarynu. Jest to bardzo prosty i szybki przepis z kilku składników. Rozmaryn ma właściwości rozrzedzające śluz w oskrzelach, działanie wykrztuśne, antyseptyczne, grzybobójcze i nie tylko. Jestem fanką wszystkiego, co domowe, dlatego dzisiaj przygotowuję razem z Wami domowy syrop na kaszel. Czego potrzebujemy? Jedna szklanka cukru brązowego, jedna szklanka wody, 80 g świeżego rozmarynu, 6-7 gwiazdek anyżu, 5 kuleczek ziela angielskiego i dobrze mieć w zanadrzu buteleczkę po jakimś starym syropie. To wszystko, zabieramy się za pracę. Zaczynamy od pozbycia się łodyżek z rozmarynu. Będziemy potrzebowali tylko i wyłącznie tych listków długich i cienkich. Jak już się z tym uporamy, to przenosimy nasz obrany rozmaryn na sitko i go myjemy. Gdy już go umyjemy, do garnka przelewamy szklankę wody i dodajemy listki rozmarynu. Dodajemy również anyż, ziele angielskie, mieszamy i gotujemy pod przykryciem na średnim ogniu przez 20 minut. Po tym czasie rozmaryn i reszta składników wpuściły już swoje soki, swoje aromaty. Widzicie, że kolor wody się zmienił. Odcedzamy na sitku, potrzebujemy tylko tej wodnej esencji, którą z powrotem przelewamy do garnka i dodajemy szklankę cukru. Gotujemy to na małym ogniu do momentu, aż cukier się rozpuści i to już koniec. Czekamy, aż nasz syrop ostygnie i dopiero wtedy możemy go przelewać do buteleczki. Pamiętajmy o tym, żeby buteleczkę dobrze podpisać, zaznaczyć datę przygotowania, bo taki domowy syrop możemy przechowywać w swoim domu około 3 miesięcy. Dzięki za dzisiaj. Cześć!